Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No zero COVID-u, no to tylko kretyn mógł to zaproponować, no ale to, że zero COVID-u zostało na chama wprowadzone, siłowo wprowadzone na całym świecie, no to to jest następna sprawa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No największa patologia, która w zasadzie związana jest z tą paniką 19, COVID-19, powstaje z tego, że jest ta fantazja na temat, że można wyeliminować wirus kompletnie, że można go zlikwidować, że można go wyzerować. No i tak mówią, tak jak komuniści mówili, zero łez w oczach dziecka, to tutaj było zero wirusa na całym świecie. W zasadzie, no, cała ta panika, wszystkie rządy, wszystkie lewackie media, wszyscy urzędnicy, cała budżetówka, no to wciągnęli ludzi w wierzenie, w wiarę tego, że można wyzerować. No i wprowadzili pod przymusem nakazy, zakazy, wszystkie rzeczy, które są konstytucyjne, obwarowane, konstytucja okazała się nieskuteczna. Urzędnicy tacy jak Foci, lekarz zawodowy, on został lekarzem, zaczął pracować dla budżetówki, dla państwa 50 parę lat temu, tylko dlatego, że nie chciał iść do wojska, do Wietnamu, no i tak mi nie poszedł do Wietnamu, no ale zaczął pracować dla państwa, teraz ma prawie 550 tysięcy dolarów rocznie, czyli 1500 dziennie, nie licząc sobót i niedziel, to jest 2000 dziennie. I wychodzi kretyn, opowiada takie rzeczy, najpierw mówił zero masek, później jedna maska, później dwie maski, później mówił szczepionki, teraz mówi maski ze szczepionkami. Mówi, że będzie jeszcze gorzej, że przyjdzie COVID Delta, później przyjdzie COVID Gamma, później będzie Lambda, Omega, wszystkie co mogą być. No kretyn po prostu, no ale większość kretynów jeszcze też była w innych krajach. Jeszcze więksi kretyni byli w Ameryce, byli kretyni, ale w Nowej Zelandii, w Australii i w Chinach, no to już kompletnie. Oni podeszli do tego, powiedzieli, że będzie zero COVID-u. W Chiny, jak zamknęły Wuhan, no to tam w zasadzie milicja chodziła, zabijali deskami jakieś mieszkania, dziury wiercili w drzwiach, żeby jedzenie dawać na długim kiju. Ścigali ludzi, wrzucali ich do klatek. Były 40-dniowe kwarantanny. No kwarantanna, no to znaczy 40 dni, kwarantin, no to tam kwarantin, kwarta, tego rodzaju rzeczy, tam można sobie przetłumaczyć, no to 40 dni właśnie kwarantanna z tego pochodzi. Nowa Zelandia w marcu 2020 roku, no to zrobiła najbardziej drakońskie, najbardziej ostre zamknięcie kraju na całym świecie. Wszystkie te podróże międzynarodowe zostały zlikwidowane, biznesy zostały pozamykane, prohibicja wychodzenia w ogóle na zewnątrz, ludzi zamknęli jak w klatkach. Zachęcał ludzi do tego, żeby kamblowali na sędziów, na sąsiadów, żeby patrzyli, kto gdzie wychodzi, jak tak dalej. Czyli kompletny komunizm, kompletny faszyzm, kompletne pozbawienie ludzi wolności obywatelskiej. W maju 2020 roku pomimo takich ograniczeń, no to mieli ten zero COVID, no i zaczęli otwierać. No i wtedy wszystko wyskoczyło. No nie otworzyli granic zdecydowanie, ale
ciągle aresztowali ludzi. Australia zrobiła to samo, podeszła do zagadnienia zero COVID-u. No i na początku, no to oni się tak skoncentrowali na tym, żeby zabronić podróże międzynarodowe, no ale zamknięcie to również wymagało, czy co zrobili, pozamykali szkoły, nawet dzieci były, noworodki były odseparowywane od matek, była kompletny zakaz protestów, ścigali ludzi, którym się to nie podobało, aresztowali ludzi, którzy byli dalej niż 5 kilometrów od domu, także to był po prostu jakiś faszystowski system. Nowa Zelandia i Australia chwilowo osiągnęli te zero COVID-u. Chiny to oświadczyły, że to jest sukces. Z fanfarami to wszystko było. Wszyscy świętowali, szczególnie lewacy. No i tłumaczyli, że to na całym świecie, w Ameryce też trzeba to zrobić. No wbrew wielu opiniom lekarzy, wbrew opiniom artykułów z najróżniejszych naukowych żurnali i magazynów, autorytarny system chiński oświadczył, że to wszystko działa, no wbrew temu, co oszukiwali. Chińczycy ciągle oszukiwali, no a rządy europejskich demokracji i amerykańskich demokracji zaczęły wierzyć w to, że to wszystko działa, no i zaczęli kopiować debilowato, po prostu zero COVID-u, zamknięcia nieprawdopodobne. No i te trzy kraje otworzyły ten lockdown, no i zaczęli celebrować i tańczyć, no ale niestety COVID przyszedł z powrotem. Nie ma czegoś takiego jak zero COVID-u. Jest scena, po prostu nie da rady zniszczyć. No, wszystkie te rządy miały możliwości, żeby to zrobić inaczej, no a mimo wszystko tego nie zrobili. W Australii aktualne zamknięcie kraju, no to wojsko po prostu chodzi i pilnuje. Militarne patrole są na ulicach. Tam mówią, że nie można nawet rozmawiać z sąsiadami, żeby nie pluć na siebie, żeby nie chodzić do sklepów i tak dalej, i tak dalej. Po tym jak premier Anglii Boris Johnson oświadczył, że no, musimy się przyzwyczaić, żeby żyć z tym. No tak jak ten kretyn Londynu, ten muzułmanin, szejk, coś tam powiedział, że trzeba się przyzwyczaić do bombardowań w Londynie jakiś czas temu i został majorem, burmistrzem, no to teraz Boris, no tam to nie miało sensu, przyzwyczaić się do bombardowań, no to jest naprawdę, trzeba być kretynem, żeby coś takiego powiedzieć, no ale premier Boris Johnson powiedział, że trzeba się przyzwyczaić do życia z COVID-em, no od tysięcy lat ludzie się przyzwyczaili do życia z najróżniejszymi rzeczami. No, nie przyzwyczaili się do totalnego zamknięcia. 20 milionów ludzi w Ameryce straciło pracę, to nie jest normalne. To naprawdę trzeba być kretynem, żeby nie przewidzieć czegoś takiego. Ale minister zdrowia Australii, Chris Hipkins, no to od razu tak po chamsku odpowiedział, że Nowa Zelandia, minister Nowej Zelandii, to on powiedział, że nie, my się nie zgadzamy z tym, nie zaakceptujemy tego, nie będziemy żyć z COVID-em. No, debil, następny debil. Ludzkość nie ma takich, nie było czegoś takiego jak totalne zamknięcie. Nie było, były jakieś kwarantanny, były lokalne zamykania, ale nie było całego kraju, nie było całego świata, nie było całych miast, nie było całych stanów. Czegoś takiego, takie drakońskie zamknięcia, to nie będą pracowały w poprzek całego społeczeństwa. No, ludzie są słabsi, mocniejsi, młodsi i starsi, mieszkający na kupie i mieszkający osobno. To wszystko działa tak, że nie ma jednego człowieka. No, ludzie mówią, że każdy ma taki sam żołądek. No faktycznie ma żołądek, no ale geny, te środowisko, wiek i zdrowie i tak dalej, no nie jest takie same. To jest kompletnie co innego. Ręce też mają ludzie inne.
umysły mają inne, zachowania mają inne. Tak tego rodzaju rzeczy, no to część ospa została wyeliminowana, no ale to działało, to zajęło długi czas. Było coś takiego jak tyfus bydlęcy, gdzie to wszystkie parzysto kopytne, te krowy zdychały po prostu przez to. No to zostało wyeliminowane, no ale to zostało wyeliminowane właśnie przez zabijanie tych chorych zwierząt, no i to zginęło. Ospa, nie ospa wieczna, tylko ospa, no to też była makabryczna sprawa. Wcześniej była dżuma, tak? Dżuma w XIII-XIV wieku, no to dżuma wybiła jedną czwartą społeczeństwa, no ale to były sprawy bakteryjne, to były szczury, przenosiły te najróżniejsze rzeczy. Jedna trzecia umarła, no to w tym czasie pozytywna sprawa to była taka, że wynagrodzenie wzrosło, no bo nie było ludzi, domy staniały, bo nie było ludzi, no ale to też jakoś samo z siebie wygasło. Ospa, no to była makabryczna sprawa, no bo to jest 100 razy groźniejsza niż COVID. 100 razy więcej śmiertelna. No to było coś nieprawdopodobnego. No i bez zamykania, to były tylko szczepionki, to były skoordynowane działania całego świata. Teraz debile zaczynają mówić o tym SARS-ie. O tym SARS-ie, no to jest to, co tam 10-12 lat temu było, te wszystkie grypy ptasie, grypy świńskie, SARS-CoV-2. No to SARS-CoV-2, no to na razie jest wśród zwierząt, no ale część tych kretynów, naukowców mówi, że to może przeskoczyć na ludzi. No i co to by wynikało? To by wynikało, że trzeba Azorka, Reksia i innych tam piesków powybijać. Wszystkie te misie, pysie i inne kocie zwierzęta trzeba by było powyniszczać. Norki trzeba by było wyniszczać. No w Polsce akurat debile z tych zwierzęcych ochrony środowiska, co tam podpisali to, no to zaczęli likwidować norki, co też nie jest dobre. No nietoperze trzeba by było, wszystkie zwierzaki trzeba by było likwidować, żeby dostać zero tego SARS-CoV-2, który jeszcze na razie na ludzi przeskakuje. Ospa sama w sobie, no i te szczepionki, no to są, to jest efektywna, jest efektywna. Ludzie, no zapalenie płuc, zapalenie gruźlica też była niebezpieczna. No ale ospa straszna choroba. Szczepionka daje zabezpieczenie na jakieś 5-10 lat. No i nawet jeżeli ktoś jest zaszczepiony, to ciało jest uodpornione na tyle, że nawet jeżeli przebywasz chorym, no to nie zacznie chorować do stanu szpitalnego. Wyeliminowanie ospy, tak jak wspominałem, no to jest wielka sprawa. To zajęło dziesiątki lat. W Ameryce to wyeliminowano wcześniej, w innych krajach później, no ale zostało to wyeliminowane. Nie ma już tej ospy. No i kooperacja, musi być kooperacja. To nie jest możliwe w wypadku COVID-u, szczególnie dzisiaj, kiedy wymagałoby nieustannego zamykania, no bo zamykanie, no to ma dużą cenę społeczną, ma dużą cenę psychiczną. Biedne kraje, no to już kompletnie są wykończone przez te zamknięcia. Ludzie, nawet w bogatych krajach, ludzie no, nie chodzą do lekarza, żeby sprawdzić serce, nie chodzą do dentysty, nie chodzą na roczne sprawdzanie.
rak, nie rak, tego rodzaju rzeczy, to już nikt przestali to ludzie robić. No i wystarczy, że jakiś kraj się wyłączy z takiego lockdownu, mając rację, no to nie pomoże. Nie będzie zero COVID-u. Cena wyeliminowania totalnego, no to musi być oceniona, a nie była. Te wszystkie rządy, te kretyńskie rządy patrzyły na zero COVID-u, poświęcili inne sprawy. Poświęcili właśnie bezrobocie, poświęcili stan zdrowia jako taki, te badania prewencyjne, to wszystko zniknęło. Leczenie innych chorób, to wszystko zniknęło. Wszyscy się skoncentrowali na tym COVID-zie. No i to jest fiasko, to jest totalne fiasko rządów, tych urzędników, że oni nie byli w stanie zorientować się ceny, jaką jest zamknięcie, całe te zamknięcie społeczeństwa, no to zdyskwalifikowało cały ten COVID jako chorobę do wyeliminowania. Praktycznie, co można zrobić praktycznie? No to trzeba żyć z tym wirusem. Po prostu trzeba żyć z wirusem. Dużo ludzi przecież było chorych i śmiertelnie. I to jest właśnie najważniejsze. Przez tysiące lat ludzie się nauczyli, jak żyć z takimi sprawami. Skoncentrowanie się na zabezpieczeniu zero COVID-u, zero śmierci, no to jest niemożliwe. Pomiędzy ospą a COVID-em, no to jest 100 tysiąc razy różnica w śmiertelności, no i w liczbie przypadków w szpitalu. Na początku, jak ci kretyni wyszli, powiedzieli, że trzeba tą krzywą obniżyć, no to straszyli trzema milionami śmierci. No i w Ameryce, no to chodziło o to, że jest 120 tysięcy łóżek na intensywnej opiece i oni powiedzieli, że te 120 tysięcy łóżek jest, nie ma 500 tysięcy, także 500 tysięcy nie może zachorować. Przez całe te 18-20 miesięcy, no to na te 120 tysięcy łóżek, no to było zajętych około tylko 10, 15, 20, czyli kompletnie nieprawda to, czym straszyli. Nie było milionów, nie było wszystkich łóżek, a lockdown jest. Lockdown jest do tej pory. Także, że COVID po prostu został przesadzony. Został przesadzony politycznie. Został wykorzystany przez komunistów, żeby były głosowania kopertowe, żeby można było zastraszyć społeczeństwo tym, że jest kompletna jakaś klęska, przekonać obywateli, że trzeba im dawać, przekonać obywateli, że trzeba więcej ludzi podatkować. Czyli łapa rządu po prostu w 100% skoncentrowała się na tym, żeby zawładnąć coraz więcej władzy. Władza, państwowa, budżetówka i tak dalej, i tak dalej. No, szczepienia, no to w zasadzie powinni mieć najbardziej narażeni. Ci, którzy, jeżeli by zachorowali, no to by umarli, no to dla nich to się opłaca, to, żeby ich szczepić, no ale zamykać wszystkich zdrowych, szczepić wszystkich zdrowych, którzy w zasadzie nie mają prawdopodobieństwa, że umrą, no to jest nie do uwierzenia. Niebezpieczeństwa są wszędzie. Jazda samochodem jest niebezpieczna, no ale to nikt nie zlikwiduje samochodu, tak? Ludzie się topią, no ale to nikt nie zabroni pływania, no bo to też jest wielka cena. Prąd czasami ludzi poraża, no ale to też nikt nie zlikwiduje prądu. No trzeba by być nienormalnym. Żyjemy w bardzo niebezpiecznych miejscach, no i trzeba się przyszykować, przystosować. No i COVID w zasadzie no teraz jest odpuszczany, ale te bydlaki znowu tłumaczą, że trzeba zamykać. No i ludzie się poddali. Dużo ludzi, nawet czasami jeżdżę, ostatnio widziałem parę osób samotnie maszerujących w maskach. Ja nie wiem co to znaczy. Będąc w jakimś, na przedmieściach,
w masce, kiedy nie ma żadnego niebezpieczeństwa, to jest kretyństwo. Ludzie skretynieli. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami monetyzowanego filmiku. Dziękuję konserwatystom. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Trzymajcie się wszyscy. Komuniści, zastanówcie się nad tym, co robicie.